Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, punktu 5. Czytam tej uchwały. Uchwała w sprawie listy rankingowej zadań powierzonych na rok 2014 w zakresie prac remontowych dróg chodnych i oświetlenia. Paragraf 1. Przyjmuje się listę rankingową zadań powierzonych na rok 2014 w zakresie prac remontowych dróg chodnich i oświetlenia. Punkt 1. Ulica Cicha Remontnicy. Punkt 2. Remont chodnika na ulicy Wościańskiej. Punkt 3. Remont chodnika przy ulicy Zarzecze na odcinku od ulicy Nabłonie do ulicy Justowskiej. Punkt 4. Remont chodnika na ulicy Lea od Drukarni do ulicy Mody Polskiej i od Przybyszewskiego do wytwórni leków SPF. Punkt 5. Ulica Balicka. Remont chodnika na odcinku od wjazdu do kościoła do pętli autobusowej. Punkt 6. Remont ulicy Machaja. Punkt 7. Dokończenie remontu ulicy Szlachcowskiego. Punkt 8. Remont ulicy Niedziałkowskiego. Punkt 9. Remont chodnika na ulicy Zarzecze od ulicy Kunickiego do ulicy Lea. Punkt 10. Ulica Kurozwęskiego Boczna. Wykonanie nakładki asfaltowej. Punkt 11. Remont ulicy Prystora. Szanowni Państwo, Zarząd zaproponował korektę listy zadań powierzonych z roku 2013, która w jej zasadniczej części polega na tym, że jeśli chodzi o ulicę Lea, dopisano odcinek ulicy Lea od ulicy Przybyszewskiego do wytwórni leków SPF. Tam spółdzielnia postanowiła współfinansować remont tego chodnika i skorzystać z tych środków spółdzielni. Czyli przesunęliśmy ją tutaj, znaczy dopisaliśmy. Jeśli chodzi o remont ulicy Machaja, tutaj też zarząd zaproponował remont tej ulicy, ale jeśli będzie to, jak mówię, możliwe, byłaby to tylko nakładka i ewentualnie wyrównanie tych niejedności, bo tam są płyty betonowe. Bo dlatego nawet tak trochę z tyłu, gdyż była koncepcja pełnego remontu, czyli usunięcie płyn, no to wtedy podbudowa, wszystko to by kosztowało chyba 20 tysięcy, czy nawet więcej. No i pozostałe tutaj, w tych pozostałych punktach tutaj już się nic nie zmienia do pozycji 11. Natomiast zobaczymy, jak będzie sytuacja wyglądała, bo prawdopodobnie ukończony zostanie, wykonany będzie remont chodnika na ulicy Balickiej od kościoła do pętli autobusowej. Nie wiem, pani Ela mieszka Mynika, czy ktoś się robi już? 15 czy 20 metrów. Tak, wiem, ale czy coś się robi w tym kierunku? Nic się nie robi. Na razie się nic nie robi. Natomiast jest tam jeszcze taka sprawa, dobrze, że po drugiej stronie jest nieskończona przy ulicy. Nie wiem, czy pan przewodniczący wie, gdzie robiono światła. Tam po prostu, jak poprzednio robiono 10 lat temu, zabrakło środków na maleńkim kawałku też. Też jest niedokończony ten chodnik. I teraz jeszcze go rozchowali przy przebudowie. I to jest tak maleńki kawałek, że to trzeba byłoby zrobić. Tak, wiem. I teraz jest i jeszcze, do, jeśli tak mówię, do wyczerpania środków rozpocznie się ewentualnie remont z tej listy oczywiście 2013 roku ulicy Zarzecze na odcinku od ulicy Nabłonie do ulicy Justowskiej. Tyle tytułem jeszcze wyjaśnień, jeśli chodzi o tą listę rankingową na 2014 rok. Opinia Komisji Gospodarki Komunalnej? Pozytywna. Proszę? Pozytywna. Pozytywna. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Nie widzę, zamykam dyskusję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, chciałbym się dowiedzieć, jakie atuty przeważyły, że na pozycji numer 2 znalazła się ulica Włościańska. Według mnie jest to ulica dosyć marginalna przy niewielkiej liczbie osób zamieszkujących ją. Ponadto tam ostatnio odbywało się kilka inwestycji, gdzie deweloperzy ewentualnie mogli również w jakiś sposób partycypować w tym remoncie. Natomiast jest problem chodnika na ulicy Balickiej od ulicy Jabłonkowskiej do posesji numer 15. To jest w sąsiedztwie tej inwestycji, która była w ubiegłym roku zakończona, remont ulicy Balickiej Bocznej. Tam chodnik jest w stanie tak katastrofalnym, że w nocy nie sposób nim przejść. Po prostu płyty klawiszują, stoją do góry, wystają na kilkanaście centymetrów. Ten fragment był kilkakrotnie zgłaszany do zarządu przez m.in. kolegę radnego Kozika. Ja pozwolę sobie złożyć poprawkę.
do tego, wniosując, aby miejsce ulicy Kumińskiego Włościańskiej umieścić na liście rankingowej ulicę Balicką na tym czy zewnętrznym wymienionym odcinku. Wydaje mi się, że ta ulica jest, jeśli chodzi o potrzeby społeczne, znacznie ważniejsza, ponieważ to jest ulica, która znajduje się, czy fragment tego chodnika znajduje się między wiaduktami na ulicy Armii Krajowej i w kierunku, przebiega w kierunku pętli tramwajowej na osiedlu Widok. Ulica bardzo często uczęszczana, a jest niebezpieczna. Parę osób zwracało mi uwagę, że na przykład matka, która przemieszcza się pchając wózek, niemalże wywróciła się razem z tym wózkiem. Proszę Państwa, to jest też kwestia odpowiedzialności również i karnej w tym momencie, czy pewnie cywilnej zarządu dróg. Wydaje mi się, że to jest bardziej palący problem niż ulica Włościańska. Czy ktoś na stronie jeszcze chciał zabrać głos? Nie. To znaczy ja pozwolę się nie zgodzić z panem, dlatego że ogromna część chodnika na ulicy Balickiej została wyremontowana w poprzedniej kadencji. To jest taki ostatni mały odcinek. On jest zupełnie jeszcze w dobrej kondycji. Natomiast wszystkich zapraszam na ulicę Włościańską. Ulica Włościańska pojawia się już od pierwszej kadencji, od 2002 roku dokładnie. Jest to krótki chodnik i kawałeczkami jest robiony. Pierwszy odcineczek malutki tutaj od ulicy Zarzecze, bardzo króciutki, został zrobiony chyba w poprzedniej kadencji. To jest jedna rzecz. Tam, gdzie deweloperzy, to nazwać, wybudowali faktycznie jeden budynek, wzięli, wyremontowali chodnik i zrobili chodnik. Natomiast jest ostatni odcinek, taki zwłaszcza potencjał powiatowy, zarząd dróg, jest w katastrofalnym stanie. Katastrofalny, a chcę też powiedzieć, że wielokrotnie się też zarząd dróg powiatowych zwracał na ten remont. Jest to też droga dojścia od osiedla budynków wielorodzinnych, który znajduje się przy ulicy Lea, a teraz jest też, że tak powiem, drogą taką do przystanku autobusowego, do również, jak się ten sklep nazywa? No w każdym razie w tym nowym, na tym osiedlu jest nowy sklep, którego też mieszkańcy korzystają. Stan chodnika, jeśli na ten temat byśmy się chcieli rozmawiać, to w katastrofalnym stanie jest właśnie ulica Włościańska. Otóż ulica Balicka to jest jedna z głównych ulic tej dzielnicy i jeżeli pan uważa, że chodnik, który po opadach ma na sobie warstwę 10 cm wody i płytki ostro wystające, to jest dobry stan techniczny, no to zapytałbym obecnych tutaj, jak Państwo uważacie, za jaki stan można uznać zły? Znaczy, jaki chodnik można uznać za zły? Jaki stan byłby wystarczająco zły, żeby go wyremontować? Jeśli warstwa kilku centymetrów wody po deszczach, jeśli płytki klawiszujące, jeśli płyty ruchome, jeśli korzenie drzew wystających z chodnika to nie jest zły stan, to jaki w takim razie jest zły? Jest uszkodzony między innymi po poprzednim remoncie, na co zwracałem uwagę inspektora Zikitu, ale jakoś nie był skłonny nic z tym zrobić. Ja nie mówiłem, że nie jest zły. Jak trzeba zdewastować chodnik? Dużo gorzej, że tak powiem. A to jest główna ulica. To nie jest marginalna ulica. Chodnik przy ulicy Włościańskiej. Główny trakt dzielnicy. Czy jeszcze ktoś teraz chciałby zawarzyć w tej sprawie? Nie widzę, zamykam w takim razie dyskusję i obrady nad tym punktem porządku obrad. Zanim przystąpimy do głosowania projektu uchwały, na moje ręce został złożony wniosek o wprowadzenie poprawki do projektu uchwały, druk nr 280 w sprawie listy rankingowej zadań powierzonych na rok 2013 porządku obrad 33 sesji Rady Dzielnicy Szóstej 26 dnia 2013 roku o treści w paragrafie pierwszym. Pozycja nr 2 skreśla się remont chodnika na ulicy Włościańskiej. Pozycja nr 2 skreśla się remont chodnika na ulicy Balickiej od ulicy Jabłonkowskiej do posesji nr 15. Wnioskujący radny Bogdan Nowak. Bardzo proszę, przystępujemy do głosowania poprawki. Kto z pani, panów radnych jest za przyjęciem poprawki, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a pana Łukasza o przeliczenie głosu. Siedem osób. Ile? Siedem. Kto jest przeciwko? Siedem. Kto się wstrzymał? Ty z nas się wstrzymał. Nie, nie, bez więcej. A przez ile? Trzy. Cztery osoby się wstrzymały. Cztery.
Na podstawie wyników głosowania stwierdzam, że poprawka została nie przyjęta. 7-7, 4 wstrzymujących się. Przystępujemy w takim razie do głosowania nad projektem uchwały. Bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Kto z Pani, Panów Radnych jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a Pana Łukasza o przeliczenie głosów. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Na podstawie wyników głosowania stwierdzam jednoznacznie, że uchwała została podjęta.